Panowie, jesteśmy na jednej z ulic w Janowie Podlaskim, ulica Bandosa, tak się nazywa. I w tym momencie widzimy, jak ta ulica się zmienia. Panie wójcie, skąd pomysł, skąd w końcu etap realizacji tej ulicy? Co się zmieni, komu w tym momencie tą ulicą pomożemy w dojeździe? Jak wygląda sam zakres prac? Szanowni Państwo, dzień dobry. Co się zmieni? No, drodzy Państwo, drogę robimy mieszkańcom oczywiście po to, żeby było wygodniej, żeby było przyjemniej mieszkać, no i przede wszystkim też, żeby było i ładniej. No i myślę, to wpłynie na wizerunek Janowa Podlaskiego. Jak już zauważyliśmy, jest to też droga dojazdowa do stacji tankowania LPG. Dlatego też jest ona dość często uczęszczana, a obecny stan rzeczywiście powoduje, że wiele osób narzeka na ten stan rzeczy. Co robimy? W zakresie inwestycji jest wykonanie ulicy, wykonujemy chodniki i oświetlenie, więc to taka kompleksowa, bym powiedział, już modernizacja tejże ulicy. Myślę, że dzięki temu ci, którzy tam mieszkają, będą zadowoleni, a przy okazji kolejne działki zyskają na wartości. Myślę, że w dłuższej perspektywie będzie to się przyczyniało do dalszego rozwoju. Długość tej drogi może nie jest za długa, bo to jest raptem około 400 metrów. Koszt tej inwestycji to 1 100 000 z kawałkiem, jak dobrze pamiętam, a więc drogi są zawsze drogie. To sporo jak na tak nieduży odcinek, ale zakres jest rzeczywiście duży. Coś mogę powiedzieć, jeśli chodzi o tą drogę. No, patrząc na jej lokalizację naprzeciwko pięknego zamku, to jej stan do tej pory na pewno nie wpływa jakościowo na wizerunek Janowa Podlaskiego. Także jeśli chodzi to... Prace trwają, kiedy jest zakończenie? Zakończenie do końca tego roku musi się odbyć.